O poprawę warunków dojazdowych do Huty Celsa, zwłaszcza na wysokości trzeciej bramy, którą wyjeżdżają wyroby gotowe, a zatem ciężki tabor, proszono wiele lat. Tak jak Państwo dobrze pamiętają, że ten problem nie mógł być rozwiązany przez wiele, wiele długich lat, nawet kilkadziesiąt i nawet remontu nie można było zrobić, więc w tej chwili te warunki naprawdę się generalnie polepszą i będzie infrastruktura towarzysząca, więc czy do pracy, czy nawet turystycznie można będzie tu spokojnie i bezpiecznie przede wszystkim z tego szlaku komunikacyjnego korzystać. Wyremontowanie tego ważnego odcinka teraz połączono z budową całkowicie nowego traktu komunikacyjnego. W efekcie połączona zostanie ulica Samsonowicza z ulicą Antoniego Hedyszarego oraz z terenami inwestycyjnymi, których powierzchnia to około 10 hektarów. Działki będą oferowane, trudno powiedzieć o ilości, ze względu na to, że mówimy tutaj o różnego rodzaju działalności, którzy ci inwestorzy prowadzą. Na tą chwilę jeden inwestor chciałby te działki, część działek, przynajmniej trzy z tych tutaj oferowanych połączyć, a pozostali inwestorzy też chcą się sukcesywnie rozwijać, więc też myślą o różnych wielkościach tych działek. Dwie drogi łącznie będą miały długość blisko 2 km, szerokość jezdni to 7 metrów z dwoma pasami ruchu po 3,5 metra. Powstanie również pas postojowy dla tirów. Na całym odcinku mamy chodniki, ścieżkę rowerową w nawierzchni asfaltowej umożliwiającej komfortowe poruszanie się. Na odcinku łączącym trzecią bramę z WKS-em będzie wykonane też miejsca postojowe z kostki. Całość oczywiście w oświetleniu i z deszczówką oraz z kanałem technologicznym. Wykonano już m.in. przebudowy kolizji w istniejącą infrastrukturę podziemną, a obecnie trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji jezdni. W najbliższych dniach rozpoczną się roboty brukarskie, które polegać będą na ustawieniu krawężników i obrzeży drogowych. Z naszej strony prace idą dobrze, zgodnie z harmonogramem, także myślę, że zrobimy to budowę w terminie. Może nam się uda przy dobrych warunkach atmosferycznych zrobić wcześniej cokolwiek. Prace remontowo-budowlane prowadzone w rejonie Celsy to nie jedyne inwestycje drogowe, które trwają w mieście. Równolegle prowadzony jest remont na ulicy Sienkiewicza oraz budowy łączników od ulicy Bałtowskiej do Sienieńskiej, a także od nowego traktu komunikacyjnego przy Targowicy do ulicy Kilińskiego. Przygotowywali się przez wiele godzin, mnóstwo czasu spędzili nad książkami. Absolwenci szkół średnich, bo o nich mowa, w maju napisali maturę i do 7 lipca niecierpliwie czekali na wyniki. Pisałam rozszerzenie z polskiego, historii, angielskiego i filozofii. No i ogólnie bardzo dużo się uczyłam, myślę, ale stresowałam się przed maturą, ale myślę, że poszło mi po prostu bardzo dobrze, więc jestem zadowolona. Który z wyników, z której matury sprawił Ci największą radość? Z matematyki miałam z niej najwięcej procent ze wszystkich. Ile miałaś procent? 80. W tym roku w Polsce do egzaminu dojrzałości przystąpiło około 272 tysiące osób, z czego blisko 700 w powiecie ostrowieckim. Przypomnijmy, że w bieżącym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna zorganizowała maturę w dwóch formułach, ponieważ w tym roczniku absolwentów spotkali się ci, którzy ukończyli gimnazjum i ci, którzy do podstawówki chodzili 8 lat. Wróciły też egzaminy ustne. Moim zdaniem, patrząc na to, jak zawsze było mówione, że matura, matura, to tak bardziej to myślę, że nas straszyli, ponieważ moim zdaniem była łatwa. Najlepsze wyniki w powiecie ostrowieckim osiągnęli maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 imienia Joachima Chreptowicza, gdzie na 118 zdających tylko dwóm osobom się nie powiodło. Jeżeli chodzi o zdawalność, to w całym powiecie, jeżeli chodzi o wszystkie szkoły, to na poziomie 87%, gdzie w kraju około 84% jest. Jeżeli chodzi o licea ogólnokształcące, nasze licea na poziomie 92%, przy średniej krajowej około 91%, czyli bardzo podobnie jak w całym kraju. Zdecydowanie lepiej nasze technika sobie poradziły, gdzie przy średniej w całym kraju blisko 73%, nasze technika są na poziomie 80% zdolności. W powiecie ostrowieckim 10 osób nie zdało matury definitywnie. 67 maturzystów, którzy
którzy oblali jeden przedmiot, poprawkę napiszą 22 sierpnia. Mieszkańcy gminy Bałtów, którzy chcą skorzystać z programu Czyste Powietrze, uzyskają bezpłatnie kompleksową informację w punkcie informacyjnym, który mieści się w Urzędzie Gminy. Opowiadamy mieszkańcom o tym programie, przedstawiamy im drogi dofinansowania, pomagamy im w złożeniu wniosków, a po realizacji zadania mieszkańcy mogą do nas przyjść i po prostu pomagamy im w rozliczeniu wniosku. Bałtów jest jedną z pierwszych gmin w województwie świętokrzyskim, w której realizowany jest program Czyste Powietrze. Już w 2020 roku w Urzędzie Gminy został uruchomiony punkt informacyjny. Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezmiernie cieszy się zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. Najwięcej wniosków wpływa na zmianę samego źródła ciepła, czyli zmianę pieca grzewczego. Program Czyste Powietrze oferuje również właścicielom budynków dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji obiektów, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na ciepło. Przez 2 tygodnie dzieci z gminy Bocechów odpoczywały na półkoloniach. Letni wypoczynek został zorganizowany m.in. w szkole w Sarnówku. Półkolonie na pewno są fajne, są jak zwyczajne kolonie, dużo się dzieje. Uczestnicy półkolonii mieli zapewniony m.in. ciepły posiłek oraz wiele atrakcji. Byliśmy w Iłży na ruinach zamku, w hucie szklanej, na warsztatach. Na pływalni byliśmy. Dzieci nie tylko poznawały zakątki regionu świętokrzyskiego. W ciekawy sposób uczyły się, jak bezpiecznie wypoczywać. Dzisiaj mieliśmy ratownictwo medyczne, czyli przyjechali dla nas ratownicy medyczni, pokazywali pierwszą pomoc, pokazywali wyposażenie karetki, więc takie spotkanie było z ratownikami medycznymi, bo kończą się półkolonie, za wakacje dzieci będą miały, więc żeby wiedziały, jak się zachować. Było też spotkanie z panami policjantami o bezpieczeństwie. Półkolonie dla dzieci organizowane w szkołach to forma wypoczynku, która sprawdza się od wielu lat. Ich organizatorem jest gmina. Mamy we wszystkich szkołach, czyli w szkole w Szewnie, w szkole w Bodzechowie, w Szwarszowicach, Chmielowie i w Sarnówku zapewniony wakacyjny odpoczynek dla wszystkich chętnych dzieci. Trwał nabór, wszyscy chętni, którzy chcieli skorzystać z tej formy wypoczynku, zapisali się, dzieci mają bardzo dużo atrakcji. 2-tygodniowy wypoczynek w szkole dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że już żadnych atrakcji w gminie Bodzechów w czasie wakacji nie będzie. Do uczestnictwa w zajęciach zapraszają świetlice wiejskie. Świetlica w Świrnie, świetlica w Magoniach oferuje dla swoich dzieci różne gry. Atrakcja jest otwarta i zaprasza wszystkie dzieci chętne. Są organizowane, tak jak i w szkołach, przeróżne wycieczki, wyjazdy, wycieczki rowerowe, wycieczki piesze, spotkania z ciekawymi ludźmi, różne warsztaty. Także dzieci mają atrakcyjnie zapewniony czas i na pewno się nie nudzą. Podobnie jak w latach ubiegłych organizowane będą pikniki w sołectwach. Taka forma spędzania wolnego czasu w letnie popołudnia podoba się i starszym, i nieco młodszym mieszkańcom gminy. Po raz 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim zapłonął wielki ogień dla Miry Kubasińskiej. Przez 3 dni publiczność, która zdecydowała się przyjść na dziedziniec Ostrowieckiego Browaru Kultury, nie mogła narzekać na brak muzyki na najwyższym poziomie. Jestem tak mile zaskoczony, że w Ostrowcu tak świetna organizacja tego festiwalu, tak świetnie jest to zorganizowane, niezwykle profesjonalnie. Także starałem się z całego serca pomóc tym organizatorom. Wygrzebałem rok temu, wygrzebałem stare plakaty z lat 60. Jeszcze tutaj są na wystawie. 3 lata wcześniej stare zdjęcia odgrzebałem z lat 60. 70. Jako supporty wystąpiły zespoły, które w ubiegłym roku zostały wyróżnione w konkursie młodych wykonawców Maryland, Rosemary, Kinless. Po tych koncertach na scenę wyszły gwiazdy. W piątek publiczność porwała 9-osobowa kapela Blueset. Thank you.
sobota to już występ zespołu Lord Bishop Rocks. Sam Lord Bishop to gitarzysta i performer pochodzący z Nowego Jorku, który swoją muzykę określa jako sex rock. Inspiracje czerpie od takich legend jak Frank Zappa, Jimi Hendrix, James Brown. Zwieńczeniem 16. festiwalu Wielki Ogień imienia Miry Kubasińskiej był niedzielny koncert Patrycji Markowskiej. Ostrowiecka publiczność usłyszała największe przeboje artystki, a także utwory z nowej płyty Wilczy Pęd. Mamy taki set koncertowy, który jest stałą częścią trasy, który jest sprawdzony. Staramy się tak układać set listy, żeby ludzie, nawet czy jest deszcz, czy słońce, czy są bardziej zaznajomieni z moim repertuarem, czy mniej, to żeby to było różnorodne, żeby się działo. I wiesz, zaprosiłam dzisiaj do duetu Grzesia, mówię o Ornecie, który jest tu od lat w jury, który jest przyjacielem tego miejsca, bo znamy się bardzo długo, bardzo się lubimy. Ja lubię chłopaków z długimi włosami, więc nie mogło go dzisiaj zabraknąć. Mira Kubasińska jest dla Patrycji Markowskiej jedną z największych muzycznych inspiracji. Występ na festiwalu dedykowanym Mirze był dla Patrycji momentem przywołującym wspomnienia. Pamiętam, jak miałam chyba z 7 lat i wpadłam u Miry, bo mieszkaliśmy po sąsiedzku w Józefowie, do pustego basenu, wpadłam na łeb. I Mira, po prostu nigdy tego nie zapomnę, bo to była bieda, nie było nas na nic stać i pamiętam, że ona wyjęła mi brzoskwinie z puszki, a ja byłam żarłokiem jako dziecko, więc po prostu wciągnęłam nosem te brzoskwinie i ten smak będę pamiętała do końca życia. Także to wiesz, zawsze mi to zresztą tata powtarzał, że im większy artysta, tym skromniejszy człowiek i Mira była przykładem takiej właśnie artystki. Wszystko co dobre szybko się kończy. 16. festiwal Wielki Ogień imienia Miry Kubasińskiej przeszedł do historii, ale jak zapewniają organizatorzy, już ruszają przygotowania do kolejnej edycji. Nieodłącznym elementem festiwalu Wielki Ogień imienia Miry Kubasińskiej jest konkurs młodych wykonawców. W tegorocznej edycji uczestniczyło 18 zespołów. Oceniali ich jurorzy Krzysztof Dłutowski, Dariusz Kozakiewicz i Grzegorz Ornet-Stępień. Jaki był poziom tegorocznego konkursu? Mówiąc szczerze, był bardzo wyrównany. Pokazały się również zespoły, które jakby odbiegają troszeczkę od tej, co powiedziałem, od tej równości, bo większość oczywiście to grają zespoły bardziej rockowo, znaczy mocno, nawet na pograniczu trochę nawet muzyki zbliżającej się do metalowej, ale co najważniejsze, próbują po prostu własnego stylu. Po burzliwych naradach jury poznaliśmy laureatów. Pierwszą nagrodę zdobyli ex aequo Wasabi i Koniec Listopada. Ile ta nagroda dla Was znaczy? Znaczy dla nas szok, niedowierzanie i bicie serca. Nie, mnóstwo dla nas znaczy. Naprawdę pieniądze się przydadzą na rozwój zespołu. Konkurencja była nieziemsko duża, nawet się nie spodziewaliśmy. Co czeka Wasz zespół w takiej najbliższej przyszłości? Jakie macie plany? Na pewno komponować utwory i nagrać płytę. Kto wie, może to będzie na początku przyszłego roku. Nagroda specjalna powędrowała do Dominiki Wróbel i Chłopców Big Beatowców. Utwór z repertuaru Miry Kubasińskiej najlepiej wykonał fanklub. Faworytem publiczności był zespół Tuga, który wykonuje piosenki o miłości. Ja pochodzę ze Starachowic, znam ten festiwal, bywałem tu na koncertach, kiedyś występowałem tu z innym zespołem i po prostu miałem taką ambicję tutaj wrócić. A czy twórczość Breakoutu miała wpływ też na Wasz zespół? Na mnie na pewno, na zespół również, ponieważ jestem tam trochę założycielem, frontmanem. Ja kocham bluesa, kocham big beat i właśnie taką muzykę chcemy robić. O miłości, nowa fala polskiego big beatu z Poznania.
Przyznano również nagrody indywidualne. Najlepszym gitarzystą został Sebastian Byma ze Stone Age Full of Sun, natomiast basistą Bartosz Bednarz z fanklubu. Nagrodę dla najlepszej wokalistki otrzymała Jola Tubielewicz. Mira była niesamowitą postacią, jeszcze w takich czasach, gdzie muza była prawdziwa i w ogóle to jest piękne wydarzenie. Jestem tutaj po raz pierwszy, więc piękny festiwal pamięci wspaniałej artystki, ale też kawał tutaj świetnej muzy i zostać wyróżnioną w tak zacnym towarzystwie, to jest naprawdę miód na moje muzyczne serce, więc niesamowicie się cieszę. Laureatów 16. festiwalu Wielki Ogień ponownie na scenie zobaczymy podczas 17. edycji, ale to, co zaprezentowali w tym roku, daje również gwarancję, że przez najbliższe miesiące nieraz ich usłyszymy. Historia konkursu młodych wykonawców potwierdza, że finaliści często na kolejną edycję Wielkiego Ognia przyjeżdżają z własną płytą. I się doczekałam. Jazda na gokartach to była jedna z atrakcji dla dzieci na pikniku zorganizowanym na powitanie lata. Impreza odbyła się w piątek 7 lipca w Ćmielowie. Witam małych, witam dużych, witam babcie, witam mamy, witam dziadków, witam tatusiów, witam opiekunów, a nade wszystko naszych najmłodszych, dla których dzisiaj wszyscy tu się zebraliśmy. Wielki festyn, otwarcie wakacji Ćmielów 2023. Imprezy na powitanie lata czy pikniki rodzinne zazwyczaj organizowane były w centrum Ćmielowa albo na stadionie. Tym razem zmieniono lokalizację. Zabawa odbyła się na boisku Orlik przy ulicy Kochanowskiego. Jak tutaj odwiedzam dzieciaki, młodzież i starszych i młodszych z gminy Ćmielów, to na tym osiedlu przy ulicy Kochanowskiego jest najwięcej dzieciaków. Wobec tego nie sposób nie zorganizować takiego przedsięwzięcia, które myślę z tyloma wieloma atrakcjami na stałe się wpisze w kalendarz wydarzeń gminy Ćmielów, gdzie będziemy corocznie, i to jest moja deklaracja, organizować właśnie rozpoczęcie wakacji. Zorganizowanie pikniku na Orliku to była bardzo dobra decyzja. Na festynie bawiły się całe rodziny, szczególnie najmłodsi byli zachwyceni z przygotowanych atrakcji. Powiem, że wszystko tutaj jest najlepsze. Przygotowaliśmy jako Dom Kultury różne rękodzieło. Przygotowaliśmy również animację, oprawę muzyczną, ale mamy również na naszym pikniku dmuchańce, przepyszne jedzenie, zarówno słodkie, kwaśne, zimne, przeróżne napoje. Można było się napić, ale i można było coś zjeść. Na smażone kiełbaski zapraszały panie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie. U nas zawsze kiełbaska idzie do końca. Tak. Mamy ciasto, mamy popcorn, watę cukrową. Nasze koleżanki wdzieliły się w rolę animatorów. Największą atrakcją są gniotki, które są odstresowujące. Będzie jeszcze warkoczyki tutaj plotła, bo to taka główka jest, nie wygłówka. Podczas piątkowej imprezy nie brakowało elementów profilaktyki. Hasłem przyświecającym wydarzeniu było zdanie: gdy przemoc zniknie, miłość rozkwitnie. Zmiana ustawy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyczyniła się też do tego, że spotykamy się tutaj bardziej aktywnie, aby nie tylko samymi jakimiś ulotkami, ale również wspólnie zespół zorganizować również tego typu spotkania. To była pierwsza letnia impreza plenerowa dla mieszkańców gminy Ćmielów, ale z pewnością nie ostatnia. W sierpniu bowiem mieszkańcy gminy Ćmielów zostaną zaproszeni na kolejną. Po oficjalnym otwarciu wyremontowanego rynku zostanie zorganizowana potańcówka pod gwiazdami. Ostatnie podpisy złożone i do gminnej kasy trafi 2,5 miliona złotych z budżetu państwa. Środki te zostaną wykorzystane na remont drogi w strefie przemysłowej w Kunowie. Ponad 3 miliony będzie kosztowała od ulicy Kolejowej do Agroplasmetu, z zakrętem pod kątem prostym do firmy Perfect Door. Gmina Kunów na remonty drogi w strefie przemysłowej dwukrotnie ubiegała się o dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg lokalnych.
Droga ta jednak nie zakwalifikowała się do rządowych projektów. To jest droga wewnętrzna. Ona w tym momencie pierwszym nie była jeszcze zaplanowana, że będzie się stykać z drogą powiatową. Gmina poprawiła zakres planowanych robót i pieniądze z budżetu państwa na remont zostały przekazane. Niebagatelne środki, bo droga wcale nie tak długa, tam jest pełna 700 metrów tak. Z tego co czytałem, ale niezwykle ważna dla lokalnego przemysłu i nie tylko dla przemysłu, tak naprawdę dla tego, aby gmina się dobrze rozwijała, to potrzebny jest ten przemysł, potrzebne miejsca pracy. Na terenie Kulowskiej Strefy Przemysłowej zlokalizowanych jest kilka firm. Podmioty te zatrudniają ponad 1000 osób. Bardzo się cieszymy z tej drogi i z tych innych dobrodziejstw, bo też kanalizacja jest nowa. Rocznie do gminnej kasy od firm prowadzących działalność w strefie spływa 2 miliony złotych podatku. Nic więc dziwnego, że samorząd Kunowa inwestuje w poprawę infrastruktury. Warto przypomnieć, że w ubiegłych latach została wybudowana inna droga. Bardzo to ułatwiło logistycznie dojazd z surowcami, jak i odbiór wyrobów gotowych. Gmina już ogłosiła przetarg na budowę drogi w strefie. Wpłynęły 3 oferty, a najniższa mieści się w kwocie zarezerwowanej na to zadanie. Za kilka dni planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą, a nową drogą przedsiębiorcy powinni pojechać jeszcze w tym roku. Zmienia się dolna część Starachowic. Do końca sierpnia bieżącego roku zakończy się tam przebudowa placu dworcowego, która połączona jest z budową dwupoziomowego parkingu. Powstają tutaj zatoki dla autobusów, zarówno tych dalekobieżnych, jak również tych autobusów komunikacji miejskiej. Powstają miejsca postojowe dla taksówek. Powstaje także zagospodarowanie ulicy Sportowej i ulicy Nadrzecznej na fragmencie. Wymieniamy infrastrukturę podziemną, przygotowujemy infrastrukturę elektroenergetyczną. Zrealizowano już prace związane z infrastrukturą podziemną, podbudową pod nawierzchnię oraz prace dodatkowe w ramach przebudowy kanału sanitarnego. Prowadzone są prace w zakresie korekty infrastruktury technicznej, ułożenie nawierzchni ścieralnej drogi asfaltowej, jak również prace związane z zagospodarowaniem terenu, prace związane z montażem sprzętu, jak również prace w zakresie oznakowania pionowego i poziomowego na jezdniach, ciągach pieszojezdnych i chodnikach. Inwestycja kosztuje łącznie około 14,5 miliona złotych. Nieco mniej, bo blisko 10 milionów wynosi zagospodarowanie północnej linii brzegowej zalewu Pasternik. Powstaje tam skatepark, plac zabaw, ścieżka rowerowa. Trwają nasadzenia zieleni. W momencie, kiedy te prace zostaną ukończone jesienią tego roku, to w przyszłym roku zacznie się budowa mostu na rzece Kamiennej, który połączy Groble właśnie z północną linią brzegową zbiornika Pasternik. Jak Państwo widzieliście, większość prac związanych z zagospodarowaniem grobli do rozwidlenia dróg została już wykonana od ulicy Radomskiej. Kilkaset metrów oświetlenia powstało, powstała także mała architektura, powstała pergola przy wejściu na Groble. Teren przy zalewie Pasternik jest w większości własnością Polskich Kolei Państwowych, ale został wydzierżawiony przez miasto na kilkadziesiąt lat. Podobna sytuacja własnościowa jest na przebudowywanym dworcu Starachowice Zachodnie. Jego pracę łączy fantastyczna tematyka, surrealizm i oniryzm. Jest ceniony przede wszystkim za świetny warsztat i umiejętność opowiadania obrazem. Jego styl jest bardzo charakterystyczny, a on sam nie boi się eksperymentować i łączy techniki. Uważany za jednego z najważniejszych polskich twórców komiksowych, Przemysław Truściński, bo o nim mowa, był gościem dyskusyjnego klubu sztuki. W spotkaniu, które zorganizowało Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, opowiedział o komiksach i nie tylko. Ja czasami myślę, że ja prowadzę mega nudne życie. Siedzę, rysuję, no normalnie flaki z olejem, nie? Ale jak troszeczkę stanę z boku, nie ucieknę tutaj z tego miejsca, panie operatorze, wrócę. Jak pomyślę o tym, ile rzeczy dookoła się dzieje, żeby tworzyć te plansze, tworzyć te światy, żeby to wszystko narysować, co muszę zrobić, co muszę poznać, gdzie muszę być, co muszę patrzeć, co muszę słuchać, z kim rozmawiać, co jeszcze gdzieś tutaj zobaczyć, czym się inspirować i jak to wszystko potem miksuję, gdzie potem się zjawiam, żeby o tym opowiadać, o tym, że na przykład my teraz rozmawiamy, kolejna przygoda. Czyli
życie, powiedziałbym, że wręcz jest zupełnie na odwrót niż czasami mi się wydaje, czyli bardzo dużo ekscytacji tym jest. Przygoda Przemysława Truścińskiego z komiksem zaczęła się, gdy miał 8 lat. Mały Przemek miał spędzić wakacje u babci w Siedlcach, ale nie chciał rozstać się z mamą. Wtedy ona w akcie desperacji kupiła mu pierwszy komiks. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. To był relaks. Do dzisiaj pamiętam ten relaks. Pamiętam tą zieloną okładkę i tam był wielki rysunek Grzegorza Rosińskiego. To był jeden z kadrów z Torgala i tam Gandalf. Wszyscy, którzy znają Torgala, wiedzą i będą od razu wiedzieli, o czym mówię. I tam Gandalf, plecami stojący do Torgala i bronią się przed taką bandą wojowników w skórach. I ten kadr, ta dynamika, to jak to jest narysowane, jacy świetnie wymyśleni bohaterowie, ta barbarzyńskość, takie w ogóle drapieżność tych postaci, które od razu widać, że to po prostu najwyższych lotów rysunki. Popularny Trust jest między innymi autorem postaci Wiedźmina do pierwszej części gry komputerowej. Artysta przyznaje, że była to mordercza praca. Postać Geralta projektował przez około pół roku. Trudne były przede wszystkim tak zwane testy korytarzowe. Od pani na recepcji, poprzez kuriera, który przypadkiem wszedł i przyniósł pocztę, poprzez innych ludzi na korytarzu, słyszałem, jak oni wypowiadają się o twarzy, czy to jest fajny bohater, czy nie. Myślałem, że mnie żółć tam zaleje, ale to było przez ten duży, długi moment tych wielu, wielu szkiców i nagle tworzysz coś, ten jeden rysunek i nagle w tej ciszy korytarza, którą tam słyszysz te wypowiedzi i wszyscy mówią, och, ekstra. Totalny kamień z serca. I zdajesz sobie sprawę, że stworzyłeś postać, którą potem dostajesz bardzo szybko, czyli po 2-3 latach, jak gra została stworzona od czasu zaprojektowania. I wiesz o tym, że gra to miliony ludzi na świecie. Jako miłośnik komiksów Przemysław Truściński był pod wrażeniem wystawy Retrospektywa, która składa się z prac jego przyjaciela Bogusława Polcha. Ekspozycja jest prezentowana we wnętrzach Ostrowieckiej Galerii Sztuki do końca lipca. W czwartek 6 lipca Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim podjęła uchwałę o odwołaniu Jarosława Jagidki z funkcji prezesa, który wygrał konkurs w kwietniu. Nowy prezes pracy rozpoczął od czerwca, ale po kilku dniach poszedł na zwolnienie lekarskie, na którym przebywa do dziś. Zgodnie ze statutem spółdzielnią obecnie kieruje zastępca prezesa. Choć jak podkreśla Teresa Karkocha, przewodnicząca Rady Nadzorczej, prezes ma zostać wybrany niezwłocznie. Do wtorku 11 lipca swoje kandydatury mogli zgłaszać chętni do objęcia stanowiska prezesa. Zgłosiły się 3 osoby, w tym 2, które startowały w poprzednim konkursie. Jednak Rada Nadzorcza na wtorkowym posiedzeniu prezesa nie wybrała. Kolejny zaplanowano na 27 lipca. I niewykluczone, że już wówczas poznamy nazwisko nowego prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki. Ten rynek będzie jakoś wyglądał estetycznie, z takim smakiem, co nie ma tego, rzadko gdzie takie coś jest. Estetycznie ze smakiem, a przede wszystkim funkcjonalnie. Tak można opisać, jak za kilka tygodni będzie wyglądał rynek w Ćmielowie i znajdujący się wokół park. Mieszkańcy chwalą prace prowadzone w centrum miasteczka, a rewitalizacja Ćmielowa jest już na ukończeniu. To ważne przedsięwzięcie nakierowane szczególnie na mieszkańców miasta i gminy Ćmielów, żeby tutaj żyło się lepiej, żeby te miejsca integracji kwitły. Miejsce do integracji w centrum Ćmielowa zmienia się. Atrakcją ma być już nie tylko tężnia, która znajduje się w sąsiedztwie remontowanego Domu Kultury. Uwagę mieszkańców i turystów ma przyciągać nietypowa fontanna i ławeczki w parku w kształcie imbryczka i filiżanek. Zastawa, która stanie w Ćmielowie, będzie kopią wykonanej w 1938 roku na zlecenie prezydenta Mościckiego. I na skalę ogólnopolską myślę, że będziemy tutaj wyjątkowi, jak nie i na skalę europejską, ponieważ nigdzie takiej pięknej fontanny i charakterystycznej dla Ćmielowa nie będzie. Rewitalizacja Ćmielowa to również prace w parku. W uzgodnieniu z konserwatorem zabytków na alejkach położona została nowa kostka brukowa. W sąsiedztwie starego drzewostanu jest zasadzony nowy. Przy wejściach do parku ustawiono pergole. Zieleń pojawi się również na skwerze koło tężni. W parku i wokół placu z fontanną będzie nowe oświetlenie, a cały teren będzie monitorowany.
Kierowców natomiast ucieszy z pewnością fakt, że będzie więcej miejsc parkingowych. To rzeczywiście projekt innowacyjny, gdzie rzeczywiście tutaj pan projektant, jak i firma, która wykonuje, musieli wiele dołożyć starań, żeby to wszystko, co było zaprojektowane na papierze, ziściło się. Rewitalizacja Ćmielowa to przedsięwzięcie, o którym mówiono od wielu lat. Nigdy jednak w gminnej kasie nie było na to pieniędzy. Dopiero pozyskanie 5 milionów złotych z Funduszu Polski Ład pozwoliło na rozpoczęcie prac. A ich finał będzie można podziwiać już w sierpniu. Wakacje w pełni. Alternatywą dla wypoczynku w mieście może być ochłoda na otwartych basenach Rawszczyzna. W tym roku sezon rozpoczął się w ostatni dzień roku szkolnego, a uczestnikom kąpieli na świeżym powietrzu zaproponowano lokalne rabaty. Od tamtej pory mamy już, do wczoraj było 2100 osób zalogowało się i wyrobiło sobie ostrą kartę, która upoważnia do zniżek we wszystkich naszych instytucjach. Ceny biletów na Rawszczyznę z ostrą kartą jest od ceny podstawowej ulga 15%, czyli można powiedzieć, że cena biletu praktycznie nie zmieniła się od ubiegłego roku. Otwarte baseny przypływalni Rawszczyzna czynne są codziennie w godzinach od 10 do 20. Na miejscu można wypożyczyć leżaki, najmłodsi do dyspozycji mają plac zabaw. We wtorek 11 lipca doszło do pożaru młodego lasu w rejonie miejscowości Kurzacze. To był już piąty w tym roku pożar kompleksu leśnego w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego. Do zdarzenia zadysponowaliśmy łącznie aż 6 zastępów i 22 ratowników oraz 2 samoloty gaśnicze, które wykonały 7 zrzutów. Akcja była dość trudna i pracochłonna, ponieważ pożar rozprzestrzeniał się ze względu na zmienny kierunek wiatru. Dodatkowo mozolna i ciężka praca strażaków przy dogaszaniu tego pożaru, ponieważ wszystko trzeba było przelać, dokładnie sprawdzić oraz dogaszano za pomocą zwykłych tłumic. Po ugaszeniu pożaru tutaj leśnicy oborali cały teren, aby ten ogień, nic dalej się nie przedostało z tego terenu pożaru na zewnątrz. Zagrożony był oczywiście tutaj dalsza część tego lasu młodnika oraz zagrożony był duży drzewostan. Mamy teraz suszę, co prawda w naszym województwie jest zagrożenie pożarowe średnie, ale już są sygnały do tego, aby zachować szczególną ostrożność w lesie i tutaj przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby jeśli palimy grilla lub ognisko, to żeby palić to w terenie wyznaczonym przez nadzorcę lasu, przez leśniczego, nigdy na własną rękę. Pamiętajmy o nierzucaniu w ściółkę leśną, nie do pałków papierosów. Także to są takie najbardziej istotne uwagi z naszej strony. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zachęca do śledzenia aktualnych ofert pracy. Najprościej można to zrobić poprzez stronę internetową. Można również udać się do siedziby urzędu. Na dzień dzisiejszy 121 ofert pracy. Te oferty to przede wszystkim branże przemysłowo-ochotnicze. Tutaj należy wskazać przede wszystkim zapotrzebowania pracodawców, jeżeli chodzi o maszynistów, operatorów sortowaczy, techników serwisu, techników, pracowników produkcji, kierowców, operatorów wózków jezdniowych. Mamy też dużo ofert z branży budowlanej. Jest sezon budowlany, więc pracodawcy szukają pracowników produkcji zbrojeń budowlanych, brygadzistów, kierowników budowy, pracowników ogólnobudowlanych. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim przede wszystkim chcą aktywizować osoby długotrwale bezrobotne, zatem liczą, że to te osoby wykażą zainteresowanie aktualnymi ofertami pracy. Na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo i choć zawód policjanta jest trudny i wymagający, a służba często stresująca, to raz w roku zapominają o trudach pracy i świętują. W środę stróże prawa z Ostrowieckiej Komendy Powiatowej Policji obchodzili święto policji. Praca w policji jest dużym wyzwaniem. Codziennie przychodząc do pracy musimy się spotykać z różnymi wyzwaniami. Tak naprawdę nie wiemy, co nas spotka każdego dnia. Jest to praca bardzo ciekawa, dlatego też zachęcamy wszystkie osoby chętne do wstąpienia w nasze szeregi. W Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim pracuje łącznie 220 funkcjonariuszy. Można ich spotkać nie tylko w Ostrowcu, ale również w Komisariacie Policji w Kunowie i w Ćmielowie. Zaś w Bałtowie i Waśniowie działają punkty przyjęć interesantów.
Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą o swoich problemach interweniować u dzielnicowego, których w komendzie jest 11. No, w ostatnim czasie, jak można było zauważyć, mamy dużo wypadków drogowych i również tych ze skutkiem śmiertelnym, więc bardzo dużo uwagi poświęcamy na walkę z piratami drogowymi, na tych, którzy naruszają przepisy i również po środkach odurzających i alkoholu się poruszają po drogach. Policjanci w dniu swojego święta otrzymali odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku awansowało 55 funkcjonariuszy. Aspirantem policji młodszego aspiranta Łukasza Chadyna. Jednostka w Ostrowcu jest bardzo dobrze oceniana przez nas, przez Komendę Wojewódzką, przez Komendę Główną. Myślę, że żadnych uwag tutaj do pracowników policji nie ma. Wręczono również medale resortowe Pro Bono Polonia i Pro Patria nadane przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Za służbę na rzecz lokalnej społeczności policjantom podziękowali również samorządowcy. Ola pisze prozę, a od niedawna również poezję. Swoją twórczość prezentuje na slamie poetycko-prozatorskim, który organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spotkania w kameralnym gronie są doskonałą okazją do przełamania tremy. Zazwyczaj staram się w jakiś sposób przelać moje aktualne emocje gdzieś tam na papier, ale jakiegoś takiego jednego konkretnego tematu, który bardzo lubię opisywać, nie mam. A co cię inspiruje? Wydaje mi się, że inspirację można znaleźć wszędzie, dookoła, gdzie tak naprawdę nie spojrzymy. Slam poetycko-prozatorski przeznaczony jest dla pisarzy amatorów. Warunek jest jeden. Uczestnicy spotkania prezentują tylko te utwory, które nigdzie nie zostały wydane lub opublikowane. Przygotowałam jakieś kilka moich wierszy pierwszych i trochę się stresuję. Z obserwacji pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej wynika, że chęć pisania własnych utworów rodzi się w sercu tych osób, które kochają książki. W Ostrowcu Świętokrzyskim takich osób nie brakuje. W minionych latach przychodziły osoby, które po prostu wypowiadały się w ten sposób, że piszą, ale do tej pory nie miały takiej śmiałości, nie miały odwagi, bo odbywały się spotkania innego typu, na których były te osoby bardzo tak oceniane i rezygnowały z tego typu spotkań. Bo umówmy się, że jeżeli ktoś już się odważył, że przyjdzie do biblioteki, zaprezentuje ten utwór, to on chce go zaprezentować, ale nie chce odczuwać, że to jest rodzaj jakby takiego egzaminu albo lekcji. Pracownicy Ostrowieckiej Biblioteki kolejny slam poetycko-prozatorski planują zorganizować pod koniec sierpnia. Pisarze amatorzy mają więc sporo czasu na przygotowanie kolejnych utworów. Budowa świetlic, placów zabaw, doposażenie miejsc spotkań mieszkańców wsi czy budowa wiejskich stref rekreacji. Na takie zadania samorządowcy z powiatów Opatowskiego, Ostrowieckiego, Starachowickiego, Skarżyckiego i Sandomierskiego otrzymali dotacje z Urzędu Marszałkowskiego. To jest kwota 15 tysięcy z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy w Wymysłowie. Tam będzie umeblowanie zakupione, jakieś gry planszowe, szachy i tego rodzaju urządzenia, żeby dzieci miały rozrywkę świetlicy. Burmistrz Joanna Suska zapowiada, że dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i przy niewielkim zaangażowaniu środków własnych uda się zagospodarować plac w Rudzie Kościelnej. To miejsce takiej integracji, rekreacji czy też odpoczynku jest bardzo ważne. Miejscowość Ruda piękna, malownicza w swym charakterze i w swojej historii. Wobec tego ta kwota będzie przeznaczona w ramach właśnie zwiększenia funkcjonalności obszarów wiejskich na właśnie zagospodarowanie, na to, żeby tam stanęły ławeczki, stoliki, kosze na śmieci, były nasadzenia zieleni. W skali województwa świętokrzyskiego dofinansowanie w konkursie Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich otrzyma 68 gmin. Do samorządów trafi łącznie 1 000 000 zł. Pieniądze przeznaczone będą na różne działania, takie poprzez wsparcie w wyposażeniu dla świetlic, czy jakieś małe, drobne prace rewitalizacyjne, czy zakupy niezbędnego sprzętu, które tam pozwoli tym samorządom się integrować i lepiej organizować jakiś czas wolny dla swoich mieszkańców. W porównaniu z dotacjami, jakie otrzymują gminy, choćby z Funduszu Polski Ład, przyznane wsparcie jest niewielkie. Ale jak podkreślają samorządowcy, każde dodatkowe pieniądze w budżecie gmin są ważne.
jakikolwiek wniosek się pojawia, my jako gmina Tarłów zawsze startujemy i chcemy dostać. No to jest 12 tysięcy złotych, dołożymy do tego około 3 czy 4 tysięcy złotych, no to już nie wydajemy wtedy 17, tylko wydajemy 3 tysiące złotych, a możemy dla trzech jednostek, dla trzech takich naszych fajnych świetlic wyposażenie im kupić. Podobnie jak w poprzedniej edycji, konkurs opracowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego skierowany został do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Gminy w ramach przyznanej dotacji oraz przy wkładzie własnym nie mniejszym niż 20% wnioskowanej kwoty zaplanowane projekty zrealizują do końca bieżącego roku. Franciszek Grzesik podczas letnich Mistrzostw Polski juniorów młodszych do lat 14 w pływaniu spisał się na medal. Zawodnik KSZO zajął pierwsze miejsce w wyścigu na 50 metrów stylem motylkowym, a na dystansach 100 metrów stylem motylkowym i 50 metrów stylem dowolnym był odpowiednio drugi i trzeci. Przygotowania? No było ciężko na pewno, no nie można powiedzieć. Na pewno skupiałem się na pewno na innym stylu niż na stylu motylkowym. Dużo zadań właśnie pływałem kraulem, co się mogło też przełożyć na styl motylkowy, bo według mnie współdziałają ze sobą. Letnie Mistrzostwa Polski juniorów młodszych do lat 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim rozegrano w dniach 6-9 lipca. W uroczystym otwarciu imprezy uczestniczyła prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak. Trzymam mocno zaciśnięte kciuki za te Mistrzostwa Polski. Mistrzostwo Polski juniorów młodszych, 14 lat, prowadząc kwartem. Zawodnicy rywalizowali w 41 konkurencjach. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowało 10 pływaków. Poza Frankiem Grzesikiem medale dla ostrowieckiego klubu zdobyła Laura Gil, która uplasowała się na najniższym stopniu podium na dystansach 50 metrów stylem dowolnym oraz 50 metrów stylem grzbietowym. W drugim z wymienionych wyścigów najlepsza okazała się Aleksandra Prasał. Muszę przyznać, że była bardzo ciekawa rywalizacja. Przy 50-kach fajne jest to, że ważne jest to, żeby się pościgać i to jest bardzo fajne. I tutaj każdy ułamek sekundy się liczy i dlatego 50-ki są takie bardzo, bardzo ekscytujące. W sprintach najważniejszy jest start. Czy tobie ten start się udał? Jesteś z niego zadowolona? Jestem zadowolona, ponieważ w porównaniu do rana wyszedł mi on o wiele lepiej, aczkolwiek wydaje mi się, że jest jeszcze nad czym popracować i jest jeszcze co poprawić. W klasyfikacji drużynowej najlepiej spisali się zawodnicy Polonii Warszawa. Podium uzupełniły zespoły GIM 92 Ursynów i SMS Galicji Kraków. Młodzi pływacy KSZO uplasowali się na 7 pozycji. Pomarańczowo-czarni rozpoczęli przygotowania do sezonu 2023-2024. W sobotę na boisku przy ulicy Różanej w Ostrowcu Świętokrzyskim drużyna prowadzona przez Rafała Wójcika rozegrała pierwszy sparing. Uległa w nim Awi Świdnik 0-2. Uważam, że pierwsza połowa dobra w naszym wykonaniu, druga dużo, dużo słabsza. Testowaliśmy dzisiaj wielu zawodników. Generalnie przebudowy było bardzo dużo, więc trudno tutaj oczekiwać od zawodników jakichkolwiek mechanizmów, ale tych zawodników akurat, którzy byli w naszej orbicie zainteresowań i udało się ich tutaj pozyskać, jestem z nich zadowolony. Kontrakty z KSZO 1929 przedłużyli trzej zawodnicy. Są to Franciszek Lipka, Patryk Domagała i Mateusz Jarzynka. Ich umowy obowiązują do końca czerwca 2024 roku. Ostrowiecki klub pozyskał też Macieja Kołeczka, który w ostatnim sezonie występował w drugoligowej Pogoni Siedlce oraz Adriana Szynkę. 26-letni pomocnik ostatnie 2 lata spędził w Podhalu Nowy Targ. Brakowało nam bardzo zawodnika lewonożnego atakującego, grającego między liniami, takiego nawrota lewonożnego można powiedzieć. Stąd pomysł na Adriana Szynkę, faktycznie czekaliśmy na niego długo. Drugim zawodnikiem to jest zawodnik, którego doskonale znam i główną jego zaletą jest, że tak powiem, dobry
chłopak techniczny na pewno, natomiast główną zaletą jest multipozycyjność. Tak jak tutaj musimy niestety w Ostrowcu też w tym kierunku iść, żeby zawodnicy opłacani, powiedzmy, byli w stanie zagrać na kilku pozycjach. Maciek zagra kołoczek, bo o nim mowa, zagra na prawej, na lewej obronie, zagra z powodzeniem w środku pola. Szeregi pomarańczowo-czarnych opuściło wielu zawodników, którzy w minionej kampanii przyczynili się do zdobycia okręgowego Pucharu Polski i zajęcia czwartego miejsca w rozgrywkach ligowych. Z klubem pożegnali się Konstantyn Czerni, Oleksij Majdanewicz, Radosław Sylwestrzak, Artur Dumaniuk, Adrian Dziubiński, Jakub Marzysz i Jakub Pawlik. Zakończyły się też wypożyczenia Jakuba Burka i Fryderyka Janaszka. Całościowo ten zespół stanowił naprawdę fajną grupę. Natomiast umówmy się, że to już w pewnym momencie, jak jeszcze doszedł Majdanewicz, jak domagała, miał kontuzję, to było już życie na kredyt. I to trzeba sobie podkreślić. Myśmy część tych pieniędzy, które nawet się wygenerowało z promu, trzeba było po prostu gdzieś tam zasypać pewne dziury i my faktycznie jesteśmy na to zero, które tam prezes chyba nawet na walnym przedstawiał. Natomiast no nie będzie tego życia na kredyt więcej. Do startu ligowych zmagań pozostał niespełna miesiąc. KSZO 1929 sezon rozpocznie wyjazdowym meczem z Chełmianką Chełm, który zaplanowano na 5 sierpnia. W lipcu pomarańczowo-czarni rozegrają jeszcze 5 sparingów. W najbliższym ich rywalem będzie Wisła Puławy.